Hej, cześć, ja nazywam się Kaer, a to jest kolejny odcinek z serii Icewind Dale Enhanced Edition. Wyruszamy z miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy swoją przygodę, czyli grobowca Kreselaka. Wrócimy z powrotem do Kuldahar, jako że nasz czas tutaj w Dolinie Cieni i tym samym w grobowcu Kreselaka dobiegł końca. Niewiele udało nam się co prawda ustalić, chociaż jak powiedział sam Kreselak, wyeliminowanie jakiegoś, powiedzmy, elementu też daje jakąś odpowiedź. Dowiedzieliśmy się, że to nie umarli są odpowiedzialni za te wszystkie niepokoje związane z samym Kuldahar, chociaż pośrednio są z tym wszystkim związani, jako że też budzą się z tych grobowców swoich. Nie wiemy do końca w jaki sposób i dlaczego. Z tego co udało mi się wywnioskować, to, że jedyny trop, który mamy, to jest ta kapłanka Auril, którą pokonaliśmy w lodowej jaskini. Kapłanka nazywała się Lysana i była wyznawczynią bogini Auril, czyli jakiejś takiej enigmatycznej postaci, o której niewiele wiemy. Z tego co rozumiem, jest to jakaś bogini zimy, której ewidentnie nie było w smak to, że to pomieszczenie jest tak pełne ognia i jakiegoś tam ciepła. I zależy jej na tym, żeby wszystko możliwie było pokryte zimą, lodowate i chłodne. No i dobra, zobaczymy w takim razie, co nam powie po pierwsze Arundel, jak do niego dotrzemy, ale najpierw, zanim tam się wybiorę, to jeszcze pomyślałem, że może warto by tutaj się czymś dopchać, jakimiś przedmiotami potencjalnie, to też zrobię sobie trochę może gdzieś tu miejsca i spróbujemy, na przykład takie coś mogę przekazać, i spróbujemy trochę jeszcze przedmiotów pozbierać, zanim się ostatecznie wybierzemy. Mogę na przykład te lżejsze przedmioty oddać gdzieś tutaj może. Hełmy pewnie będą mało warte, więc je wyrzucimy. Klucz. Tutaj nie ma za dużo miejsca, tak żeby coś tutaj włożyć. To też taką czaszkę czy klucz możemy tutaj oddać. Do niego sobie przerzucimy taki symbol. Może też, nie wiem, czy skóra to już nie będzie za dużo. Nie, jest ok. Dobra. No to zwolniło się troszkę miejsca. Tutaj mamy jakieś dodatkowe kilka miejsc. Tak zrobimy. Jeszcze mogę oddać tutaj takie przedmioty chociażby. I super. I mamy naprawdę sporo miejsca. Jeszcze 7 przedmiotów dodatkowo możemy dopchać. Dobra, to zapiszę sobie rozgrywkę i poszukamy jakiś. Tutaj jest topór wysokiej jakości. To jest miecz długi, ale zwykły. Morgenstern, kolejny Morgenstern. Ultraręczny miecz wysokiej jakości. Tu jest miecz długi wysokiej jakości. Topór bojowy wysokiej jakości. Coś jeszcze mogę? Mogę jeszcze jedno. Zobaczmy. To. I jest. Idealnie. Dobra, już się zapiszemy i udamy się z powrotem. No właśnie, czyli właśnie tak jak mówiłem, podsumowując, niewiele się udało ustalić, ale tak jak mówił Kreselak, wiedza o tym, gdzie nie spoczywa to zło, też jest użyteczna. Czyli wiemy, że to nie Dolina Cieni jest tego tutaj przyczyną. Udamy się z powrotem do Kuldahar. No i mam nadzieję, że coś nam poradzi Arundel w tej sprawie. Zapytamy jakąś tęgą głowę. Tymczasem też sprzedamy wszystkie te przedmioty. Liczę, że po sprzedaży tych przedmiotów jakąś tam lepszą gotówkę uda się zarobić i może kupić jakieś przedmioty. Przede wszystkim tak sobie myślę, że chciałbym kupić potencjalnie jakiś może łuk lepszy dla Lilith, bo przyznam szczerze, że robi fenomenalną robotę. I nie wiem, czy tu idzie sprawdzić jakieś statystyki, ale na pewno jest odpowiedzialna za ogromne obrażenia tutaj, bo mam wrażenie, że jej wprawne oko pozwoliło niejednego przeciwnika powalić. No i druga sprawa jest taka, że myślę, że czas najwyższy potencjalnie kupić sobie jakieś ciekawsze trochę może scrolle, jakieś zwoje, które
które chciałbym się nauczyć jakiejś magii dla swojej tej głównej postaci barda, bo tak powolutku już nam się tu całkiem nieźle robi. Tu mamy trzy nieobsadzone sloty, podobnie tutaj jeszcze na drugim poziomie też mamy dwa. Następny poziom dostaje... Och, jeszcze kawał. Dobra, nieważne. Dobrze, wróćmy do... Kuldahar. 8 godzin. Załatwię to. A, jeszcze po drodze tutaj, z tego co właśnie kojarzę, tutaj mi się przypomniało, że jest... Mieliśmy się spotkać z Mirkiem obok chaty garncarza. Mam nadzieję, że... O, jest. Poinformować go o tej pamiątce. Znaleźliście moją rodową pamiątkę? Proszę, to było w żołądku jednego z największych Yeti. Silasowi chyba się nie udało. Biedny Silas. Przynajmniej będę mógł to teraz przekazać memu synowi. Ale proszę, weźcie to. Przynajmniej tyle mogę wam ofiarować. Nie ma sprawy, żegnaj. Aha. Zwróciliśmy jego rodową pamiątkę. Drużyna zdobyła przedmiot proca. Nie ma miejsca przed... Aha. No właśnie. Okej. Dobra, to tymczasowo tutaj zrobimy sobie takie miejsce. Okej. Jestem. Udało nam się odzyskać rodzinną pamiątkę z Mirka z Kuldahar. Zapiszemy sobie i idziemy do Arundela. Zameldujemy o tym wszystkim, czego udało nam się dowiedzieć w Dolinie Cieni. Już się robi. Ach, jesteś z powrotem. Jakie masz wieści? Czy zło, którego szukaliśmy, znajduje się w Dolinie Cieni? Odkryłem, że nieumarli w Dolinie Cieni nie mają związku z zajściami na przełęczy. Zatem prawdziwa przyczyna musi tkwić gdzieś indziej. Czuję, że zło dołożyło wielkich starań, żeby się ukryć przed wzrokiem ciekawskich oczu. Boję się, że zanim uda nam się do niego dotrzeć, może być już za późno. Więc co mamy zrobić? Jaki będzie nasz następny krok? Może magia okazałaby się przydatna w odsłonięciu tego, co nie chce być znalezione. Jednak do tego będę potrzebował twojej pomocy. No dobra, i tak już jesteśmy uwikłani w to po same uszy, więc myślę, że równie dobrze możemy brnąć w to dalej. Oto, co trzeba zrobić. Musisz odnaleźć prastary artefakt druidów znany jako Klejnot Serca. To potężny magiczny kamień, przy pomocy którego można wykryć zło. Dawno temu Klejnot Serca spoczywał tu, w tym sanktuarium. Druidzi z Kuldahar wykorzystywali jego moc, by zgłębiać równowagę, a także by poznawać sprawy ludzi w różnych krainach. Któregoś dnia jeden z wtajemniczonych tego sanktuarium skradł Klejnot Serca i uciekł z Kuldahar. Młodego druida zniecierpliwiły proste nauki jego mentora, arcydruida. Pragnął mocy dla siebie. Zniknął w górach razem z artefaktem i od tamtej pory słuch po nim zaginął. Po kilku latach od kradzieży zrobiło się głośno o dziwnym kulcie, który dał początek świątyni w naszych górach. Niewykluczone, że złodziej mógł w jakiś sposób być powiązany z pojawieniem się tego nowego kultu. Jeśli tak, możliwe, że Klejnot Serca znajduje się wciąż w tej świątyni. Mówi się, że świątynia ta jest położona w pewnym kanionie położonym na wschód od Kuldahar. Uaktualniłem mapę, by łatwiej ci było tam trafić. Znajdź świątynię i dowiedz się, czy Klejnot Serca rzeczywiście tam jest. Jeśli tak, wróć z nim do Kuldahar, a ja użyję jego mocy, by znaleźć odpowiedzi na pytania, których szukamy. No dobrze, zrobimy to, o co prosisz. Czyli tak, mamy klasykę gatunku, mag, w zasadzie uczeń, zniecierpliwiony naukami swego mistrza, poprzez swoją arogancję i rozdęte ego, decyduje się na zrobienie czegoś głupiego, a tym samym, z tego co rozumiem, to po prostu mamy w razie czego wykraść klejnot, który został wcześniej skradziony. Okej. Zgodziliśmy się udać na poszukiwania klejnotu serca, zaginionego artefaktu druidów.
Prawdopodobnie wiele lat temu został on wykradziony druidą z Kuldahar przez jednego z nich. Arundel podejrzewa, że klejnot może znajdować się w świątyni, która leży w kanionie na wschód od Kuldahar. Mamy się tam udać i sprawdzić, czy jego podejrzenia się sprawdzą. Jeśli tak, mamy powrócić z artefaktem do Arundela, żeby mógł użyć mocy klejnotu i dowiedzieć się, co jest źródłem zła, które obudziło się na przełęczy. No dobrze, czyli mamy kolejną misję. W porządku. Najpierw ważniejsze kwestie, czyli pójdziemy sobie do Conlana, sprzedamy wszystkie te przedmioty, które udało nam się zgromadzić w Dolinie Cieni. Zobaczymy, ile też uda się zarobić pieniędzy. Mamy trochę tych przedmiotów, bo w sumie mamy masę właśnie rzeczy, które moglibyśmy takich posprzedawać, jakichś zbroi, pancerzy, tego typu rzeczy. Oprócz tego, to sobie myślę, żeby tak posegregować je może, bo z tego co rozumiem, to problem tkwi w tym, że wartość przedmiotów spada, jeśli sprzedaje się za dużo tego samego typu. Zobaczymy. Dobra. Jakieś rozkazy jakoś tak. W porządku. Ciekawi mnie też, czy ta skrzynia w końcu uda się ją otworzyć. W końcu Snaga trochę dostał poziomów. Nieudane. Okej. Nieudane. Nieudane. Chyba dalej. Jakaś pancerna skrzynia to jest, więc podejrzewam, że się Snaga będzie męczył przez resztę rozgrywki. No ale okej. Oj. Pani, przesuń się. Słucha, w porządku. Chciałbym kupić broń. No dobra, w takim razie tak, lecimy z tymi krótkimi łukami. Zobaczymy, ile uda się zarobić na tym wszystkim tutaj od... No całkiem nieźle, tutaj 3200 za te wszystkie przedmioty, które tutaj mamy u samej tylko Lilith. Dobra. Teraz Snaga. Myślę, że te topory bojowe też możemy sprzedać. Widzę, że ta zniszczona zbroja i starożytna też są warte 200, też przyzwoicie. Chociaż nie ukrywam, że podejrzewałem, liczyłem na to po cichu, że może w jakiś sposób uda się je naprawić, ale chyba są po prostu tak zniszczone, że nic z tego. Możemy je po prostu tylko i wyłącznie sprzedać. Katana plus 1, całkiem drogo. Tego się nie spodziewałem, ale no jako broń egzotyczna to może faktycznie. Morgensterny dalej możemy sprzedać, to nie będzie nam w ogóle do szczęścia potrzebne. Nieskazitelny miecz oburęczny, całkiem sporo. Gnomie narzędzia, o właśnie, jeszcze możemy spróbować ewentualnie może z Oswaldem porozmawiać i spróbować, może coś nam zapłaci nawet za to. Dobra. Te przedmioty możemy sprzedać również. Morgenstern. Tu jest proca, zostawimy sobie jedną. To możemy... Tak właśnie, ta skóra Yeti, teraz mi się przypomniało w sumie, że przecież chyba kosztowała 2500 i 10 skór Yeti. Możemy spróbować pancerz z tego zrobić, albo nawet więcej niż jeden. Szata ochrony też się nam nie przyda. No i tutaj mamy potencjalnie właśnie, tu gdzieś jest drugi młot ktoś ma, to ja sobie o tak zamienię, ten młot wezmę. Tu już nie ma nic. I sprzedamy zbroję skórzaną, proce, Morgenstern, kolejny wekierę, młot bojowy. Młot bojowy też. Tu kolejna proca, sztylet plus jeden też nie będzie potrzebny, podobnie jak ten miecz Kreselaka, no bo fajnie, ale raczej nikt nie zrobi z tego użytku, biorąc pod uwagę, że to miecz oburęczny. Trochę się zastanawiam nad tą maczugą też, ale chyba nie będziemy jej używali, żadna postać nie jest biegła. Chociaż na razie jeszcze zostawię może, bo się zastanawiam, czy nie zainwestować na przykład dla Vi. Dobra, zostawimy. No i dobra, to możemy sprzedać.
No i mamy 11 tysięcy. Całkiem przyzwoicie. Okej, zobaczmy, co dalej. Myślę, że Zgoda. kolejnym krokiem W będzie porządku. porozmawianie z Oswaldem, jak już tutaj jesteśmy blisko. Teraz nie można. Okej, teraz zapiszemy rozgrywkę. Zrobione. Nie mogłem nie zauważyć w twoich rzeczach drewnianego pudełka. Mogę mu się przyjrzeć z bliska? Dlaczego chcesz zobaczyć to pudełko? Wygląda mi to na zestaw gnomich narzędzi. W środku mogą być części, które posłużą mi do naprawy mojego sterowca. A, tak, spójrz na to. Miałem rację. Gdzie je znalazłeś? Było w jaskini Yeti. Tak, sądzę, że zrobiłbym z niego użytek i wydaje mi się, że to zbędny balast dla poszukiwaczy przygód. Za tę skrzynię jestem skłonny oddać kilka moich najlepszych mikstur. Sądzę, że bardziej ci się przydadzą niż jakiś stary zestaw narzędzi. No dobrze, jestem zainteresowany wymianą. O jakich miksturach jest mowa? Co powiesz na dwie mikstury leczenia, miksturę niewidzialności oraz miksturę heroizmu? No możemy jeszcze ewentualnie poprosić o złoto, ale myślę, że niewidzialność, leczenie i mikstura heroizmu brzmi całkiem fajnie. Dobra. Brzmi uczciwie. Ubiliśmy interes. Doskonale, doskonale. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę ci pomóc? Nie potrzebujesz może czegoś z moich zapasów? No pokaż, co masz, bo ja też mam trochę mikstur i może byś chciał na przykład ty z kolei kupić jakieś. O, na przykład napar mumii. No trzy możemy sobie zostawić, więc tak myślę, sześć sprzedamy. Miksturę zręczności możemy sprzedać w zupełności, bo ona podnosi do 18, a wszystkie postaci mają 18. Antidotum, jedno się przyda. Może jedną miksturę geniuszu, bo mam aż cztery. Mikstura infrawizji. Mikstury siły na pewno wszystkie też, bo one do 18 podnoszą. A w sumie chyba wszystkie postaci oprócz mnie mają. A ja i tak tam nie walczę za bardzo. Intuicja, mądrość 18 też sprzedamy. No i kamienne ciało. Dobra. Swoją drogą, co ta heroizm daje? Mikstura ta została nasycona silnym zaklęciem, wywołującym efekt tymczasowego zwiększenia poziomu. Efekt taki utrzymuje się przez 2 godziny, przez co mikstura staje się naprawdę potężnym sprzymierzeńcem w śmiertelnej walce. Może być ona używana tylko przez wojowników. Punkty życia plus 10 do bazowej wartości, trafienie 90% bazowej wartości i czas działania 2 godziny. No, dobra. Sprzedamy te rzeczy. Ciach. Zamknij pojemnik. Czy coś jeszcze mogę mu tutaj? Raczej nie. Okej. No dobra, to już całkiem pokaźna suma się Załatwię robi. to. Już mamy 13 tysięcy. To jest rewelacja. Załatwione. A jak tu już jesteśmy blisko, to jeszcze zobaczę, czy mogę zapytać na przykład o ten symbol Myrkula, bo mnie zastanawia właśnie, może będą potrafili coś powiedzieć w Załatwione. świątyni na temat może tej wiary, tej Auril, albo czy tutaj coś ewentualnie, albo samego Myrkula. Tutaj nic, może Kaliana. W porządku. Albo Brat Gus. Nie. Kaliana. No też nie. Trudno. To nie. Zatem. A, właśnie jeszcze. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek zauważył w ogóle zniknięcie Lesany. Zapytamy ogólnie w tawernie, bo tutaj ostatni raz pracowała, to może. Może ktoś zauważył coś. Tu jest Amelia. Załatwione. Nie. Okej. Okay. Chciałem się tylko ogrzać przy ogniu. Dziękuję. Jeśli będę czegoś potrzebował, dam ci znać. Może Witcomb? O!
Witajcie ponownie, przyjaciele. Czy mogę podać wam coś do picia? Whitcombie, w Dolinie Cieni doszło do burzliwego spotkania między mną a jedną z twoich barmanek, Lysaną. Zastanawiałem się, dokąd poszła ta głupia kobieta. Bałem się, że porwali ją rozbójnicy, ale... W dolinie, powiadacie. Powiedziała, że ma zamiar odwiedzić rodzinę w Górnym Kuldahar. Jak robi to prawie co miesiąc. Myślę, że tę historyjkę opowiedziała ci, byś nie dowiedział się, że chodziła na spotkania religijne. Była kapłanką Auril. Przybyłaby do doliny, by wypełnić wolę swojej bogini. Ona już nie wróci. Co? Mówicie poważnie? Lysan może była zimna jak biust czarownicy, ale kapłanką lodowej dziewicy? Przestańcie, nie żartujcie z Wit. Słuchaj, stało się to, co musiało się stać, ale ona miała zimę w sercu i była zagrożeniem dla Kuldahar, więc trzeba było ją powstrzymać. Nie chcę o tym dłużej mówić. Rozumiem, cóż, prawdę mówiąc, podejrzewałem, że Lysan była kimś więcej niż okazywała, ale mimo to kapłanką Auril? Ojej. Dopilnuję, by wyrzucono jej rzeczy i spalono je bez zwło... Czekaj, jej rzeczy... Chcę zobaczyć te przedmioty. Może zawierają jakieś wzmianki o tym, co dzieje się w dolinie. Jeśli nie, to dopilnuję, aby były bezpieczne. Cóż, w porządku, mam je tutaj. Powiedzieliśmy Whitcombowi, że wyprawiliśmy Lysan na tamten świat. W końcu była kapłanką Auril. Miał zamiar wyrzucić ich rzeczy, ale przekonaliśmy go, aby je nam oddał. Nie żeby było w nich cokolwiek wartościowego, kilka zwojów kapłańskich owiniętych w starą szatę. Mimo to mogą okazać się przydatne w trakcie naszych wypraw. Dziękuję ci, Whitcombie. Okej, co tam za przedmioty? Jakiś płaszcz. Peleryna nadciągającej burzy. Ta na pierwszy rzut oka wytarta szata została uśpiona przez Lysan, która nie chciała, żeby ktoś rozpoznał ją jako kapłankę Auril. Wystarczy jednak, że spadnie na nią jeden płatek śniegu, a przeistoczy się w iskrzący biały płaszcz, który umożliwi temu, kto go nosi, unoszenie się ponad zaspami śnieżnymi i przechodzenie przez nawet najbardziej rwące i lodowate rzeki. Czyli wiadomo już, w jaki sposób przemieszczała się i z taką wprawą wyprawiała się do Doliny Cieni. Te wcześniejsze lekkie podróże. Większość kupców nie będzie chciała go odkupić, a jeśli tak, to za bardzo niską cenę, ponieważ uważają oni, że to przedmiot poświęcony Auril, lodowej pannie, i prawdopodobnie może przyciągnąć jej czcicieli oraz ściągnąć na właściciela niezadowolenie bogini. Stworzona w czasie obrzędów nadchodzących burz, początek zimy, odprawianych ku czci Auril, szata ta została obdarzona odpornością na płomienie, dzięki czemu pozwala temu, kto ją nosi, na ich powstrzymywanie. Choć kapłanki Auril są z natury odporne na zimno i potrafią poruszać się po śniegu i przebywać lodowato-zimne rzeki, szaty takie stanowią dodatkową ochronę przed zimnem, co pozwala noszącemu, który był już wcześniej odporny na zimno, na absorbowanie jego magii. Jego energii. W rezultacie osoba ubrana w taką szatę może nawet pochłaniać gorąco z ataków ogniowych. Oprócz tego szatę tę można kilka razy dodatkowo obdarzyć mocą, dzięki której osoba ją nosząca będzie mogła pokonać jakąkolwiek przeszkodę, która ją miała zatrzymać, taką jak zaklęcie pajęczyna, paraliż guli, zaklęcie unieruchomienia osoby i tym podobne. No tak, oferuje klasę pancerza plus 1, rzuty obronne plus 1 przeciw paraliżowi, odporność na ogień plus 30, odporność na zimno plus 30, swoboda działania raz dziennie, czas działania 4 tury. No całkiem potężny płaszcz, tylko zastanawia mnie ta kwestia tutaj zaznaczona, czyli że może ściągnąć czcicieli, to jeszcze pół biedy, ale niezadowolenie bogini. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś przeklęty płaszcz. Tutaj jeszcze mamy zwój ochrona przed ogniem, leczenie krytycznych ran i leczenie poważnych ran. Okej. Okay. Taki płaszcz, no dobra. Myślę, że damy naszej kapłance tutaj. No dobra. Gotów.
Czyli coś mogliśmy jednak, ktoś zauważył i coś mogliśmy zameldować, w porządku. No to jeszcze do Orrika wybierzemy się w sprawie tych skór Yeti. No i potencjalnie może uda się kupić jakieś ciekawe zwoje. Przydałoby się wtedy nauczyć jakichś zaklęć. I... zobaczymy. Coraz więcej tych... O, jeszcze jak już tutaj jesteśmy... Moment, to jeszcze do Gerta skoczymy. Pozbędziemy się tych rupieci, tych kluczy, tego wszystkiego, o czym była mowa. Pokaż, co masz na sprzedaż. No i dobra, zobaczmy, czy możemy mu coś sprzedać z tych sakiewek na przedmioty. O! Możemy mu sprzedać trochę rzeczy. Chyba z tego, co kojarzę, to całkiem przyzwoicie płacił za naszyjniki i biżuterię Orik, więc nie będę mu sprzedawał. Zostawię wszelką biżuterię, ale kamienie szlachetne sprzedam. O! No i mamy troszkę, niewiele, ale zawsze coś. Okej. Okay. Sprzedaj. Dobra. A, klucz do bramy. Święty symbol Myrkula też chyba się nie przyda. Tu jest klucz do mauzoleum. Czaszka, kolejne klucze. Bardzo wygodne, muszę przyznać. Jestem. Sprzedawanie tutaj tych przedmiotów, które potencjalnie właśnie gdzieś tam zapychają to miejsce, a już się nam nie przydadzą. Taką mam nadzieję przynajmniej. Dobra. Jeszcze tutaj. I teraz tak, porozmawiamy sobie z Orikiem, zobaczę, co mogę mu tutaj... Chcielibyśmy zakupić czary, a to jest tak kwestia dialogowa, dobra. Zobaczmy, sakiewka na przedmioty przede wszystkim. Dokładnie, on tutaj sprzedaje trochę, skupuje trochę lepiej tą biżuterię. Zatem, chociaż oprócz tego naszyjnika za jeden, jakiś przeklęty. Nie wiem, co on z drewna jest. A ta reszta całkiem przyzwoicie, dobra. Okej. Okay. A... te zwoje całkiem sporo. Właśnie, a propos zwoi, tuba na zwoje, zobaczmy. Ochrona przed petryfikacją, rozmycie, szczęście. Taką śmierdzącą chmurę, śliskość, szczęście. Trwa 3 rundy. Zostawię sobie na wszelki wypadek. Wzmocnienie siły też sobie zostawię. Infrawizja niepotrzebna, znajdowanie pułapek też nie. Te kapłańskie też możemy sprzedać. Ochrona przed złem też sprzedamy, bo zarówno Tybalt ma, jak i jeszcze właśnie Waj też potrafi rzucać. Nie przyda się. Zmrażający dotyk też sprzedamy. Migoczące barwy podobnie. Niewidzialność sobie zostawię, zbroję sobie zostawię. Płonące dłonie też sprzedamy. To drążenie Larlocha. Groza. Otwarcie. Odporność na strach też się nie przyda, bo to kapłan może rzucać. Cisza, spowolnienie, trucizny. Porażający uścisk. Ten dotyk gula. No, zostawię, ale przełamanie strachu, pomoc. Oplątanie i modlitwa też nie będzie nam potrzebne. I już trochę się zrobiło miejsca. Dobra. No to zobaczmy, co bym chciał w takim razie kupić. To jest ta. Czar ten tworzy magiczną strzałę, która pędzi nieomylnie w kierunku wyznaczonego celu. Strzała nie posiada premii do testów ataku i obrażeń, ale zadaje 2K4 obrażeń od kwasu natychmiast i na koniec rundy. Nie ma dodatkowych obrażeń wynikających z rozprysku. Na każde 3 poziomy czarującego kwas utrzymuje się na ofierze przez następną rundę. Czyli plus 1 runda na 3 poziomy. Okej.
zadając na jej końcu kolejne 2K4 obrażeń. Tak więc, w przypadku gdy czarujący znajdzie się na poziomach 3-5, kwas utrzymuje się przez dwie rundy, zadając w sumie 6K4 obrażeń. Gdy czarujący znajduje się na poziomie 6-8, kwas utrzymuje się przez 3 rundy, zadając w sumie 8K4 obrażeń. No nieźle. Całkiem potężne. Tarcze tam mamy. Przyjaciele. Czar ten zwiększa tymczasowo charyzmę maga o 5 punktów, co sprawia, że każdy, kto na niego spojrzy, znajdzie się pod wrażeniem jego osoby i będzie się starał zostać jego przyjacielem oraz pomagać mu w zależności od sytuacji. A ciekawe. To coś takiego już bym kupił. Identyfikację też i przywołanie chowańca. Magiczny pocisk mamy. Tarczę chyba też tam mamy. To lustrzane odbicie? Czar ten umożliwia magowi stworzenie od 2 do 8 kopii swojej osoby, które pojawiają się wokół maga i robią to samo co on. Ponieważ zaklęcie to zamazuje obraz czarodzieja i powoduje jego niewielkie zniekształcenie, przeciwnicy nigdy nie są pewni, które z nich to iluzje, a które to prawdziwy czarodziej. Jeśli odbicie zostanie trafione w walce wręcz lub pociskiem, za pomocą magii lub w normalny sposób, znika. Ale reszta istniejących kopii pozostaje nietknięta do momentu ich zniszczenia. Obrazy zmieniają swą pozycję z rundy na rundę, tak więc, aby zlokalizować pozycję maga, jego wrogowie muszą najpierw trafić każdą z jego kopii. No i to też się przydało. Więc coś takiego sobie kupimy. Dobra. Kup. Dobra. Co my tutaj mamy? Tu jest jakaś zapinka, płaszcza, brona. Jakiś talizman. Pas gonda daje otwieranie zamków i znajdywanie pułapek. No całkiem fajne. 4200, szata stapiania. To jest tylko dla maga niestety, więc... dobra. Chyba wszystko, co chcę na razie. Zauroczenie osoby. Dobra. Spróbujemy w takim razie. Troszkę mnie korci wykorzystanie, bo tak zainteresowałem mnie to zaklęcie zwłaszcza. Czyli, oj, gdzie ja tutaj mam to? Tutaj jest w pojemniku? Tak. Te przyjaciele. Dlatego, że zastanawiam się, czy moglibyśmy to rzucić i na przykład uzyskać lepsze ceny. Czyli na przykład rzuciłbym to, poszedł do Conlana, i wtedy kupił jakieś przedmioty, które no, kosztują krocie. To też najpierw myślę, że najrozsądniej będzie wybrać się do tawerny, wypić miksturę tą, która zwiększa inteligencję. Spróbujemy się dzięki temu wtedy nauczyć czegoś, odpoczniemy sobie i pójdziemy na zakupy wyposażeni w zaklęcia. Taki przynajmniej jest plan, ale co nam z niego wyjdzie, to nie wiem. Dobra, idziemy do Aldwina, naszego niziołka. Dobra. I zobaczmy, jak to tutaj zda egzamin. Po pierwsze. Tak, najpierw otwieramy... O, to na chwilę to tutaj sobie wrzucę. A jeszcze tu został jakiś klucz. Dobra, nie szkodzi. To idzie do... Waj. Tutaj sobie to schowam. To możemy na razie też gdzieś odłożyć tam. A, miałem go jeszcze zapytać o te cholera, o te skóry Yeti, ale to zaraz. Dobra, nie szkodzi. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. A, tu jeszcze mamy te miecze długie i bransolety, o ile kojarzę, które mam nadzieję może coś będą warte. Dobra, to zaraz zróbmy tak w takim razie. To, co nie jest potrzebne, to wrzucimy na sprzedaż do snagi. Bransolety ochrony. Ja tu sobie zostawię to. Teraz na kolejnej postaci. Aha, dobra, jeszcze to. Są takie zwykłe. Ale też możemy zobaczyć, czy coś będą warte. Tutaj też są ochrony. Tu jest taka wykiera. Nie przyda się. Dobra.
I to chyba wszystko tutaj. Oj. Tego nie chcemy jeszcze używać. Tu mamy komplet strzał. Tutaj też coś tam nosi. To musimy jeszcze strzały sobie dokupić. Ale to później. Dobra. No to pijemy w takim razie eliksir. Otwórz pojemnik, mikstura geniuszu. Wypijmy sobie ten eliksir. Zobaczymy, czy się powiedzie mój misterny plan uczenia się zaklęć na tej inteligencji. Wypij. O, poszło. 22 inteligencji. Czy tutaj jest jakoś odzwierciedlone? Umiejętność uczenia się? Szansa na nauczenie się czaru 98. Wynosi 98. No to całkiem wysoko. Ale zobaczymy. Różnie z tym bywa. Czyli tak, uczymy się. Rozmycia. Szczęścia, wzmocnienie siły, niewidzialności. Zbroi. Magicznego pocisku, tarczy. Lustrzanych odbić, przyjaciół. Przywołania chowańca. Identyfikacji. Dobra. To na początek identyfikacja, bo najprostsza może. Zobaczmy. Udało się, super. Dobra. Teraz przywołanie chowańca. Udało się, okej. Teraz to przyjaciele. I jest dobrze. Trzy na razie. Lecimy dalej. Tarcza. Nie udało się. No 98, ale nie 100. Lustrzane odbicia. Udało się, okej. Czyli na razie nie udało się nam tarczy. Dobra, muszę zapamiętać, bo w razie czego może jeszcze dokupimy. Magiczny pocisk. Zbroja. Też się nie udało zbroi, czyli ani zbroja, ani tarczy. Wzmocnienie siły. Niewidzialność. Szczęście. Szczęścia też się nie udało. Chyba myślę, że jest mniejsza szansa troszkę właśnie to, że tam pokazali 98, ale może być, bo to jednak... No i to się udało. Czyli nie udało nam się takich defensywnych, ani tam potencjalnie, chyba z tego co kojarzę, ani tam szczęścia, ani zbroi, ani... No ale mamy jakieś tam inne, więc jest w porządku. Tutaj sobie dam może tak, myślę, te lustrzane odbicia. Mhm. No i to ta niewidzialność mnie ewentualnie gdzieś tutaj korci, żeby przetestować, czy możemy chodzić na niewidzialności i rozbrajać pułapki. Czy po pierwszym rozbrojeniu pułapki automatycznie niewidzialność się skończy. Oprócz tego chciałbym tych przyjaciół, jedno przywołanie chowańca, żeby sobie przywołać zwierzaka no i identyfikację jedną. Takie sytuacyjne, jakieś takie bardziej. Dobra. Gotów. Okej. Okay. Czyli to tyle. Załatwię to. Rozmawiamy sobie z Aldwinem. A, jeszcze jedno. Zobaczmy zaklęcia, jak tutaj wyglądają. Tu jest pierwszy poziom. Oj. Głównie leczenie w porządku. Tutaj też leczenie. Okej, okay, tylko tyle mamy. No to odpoczniemy. W porządku. Szukam pokoju. Szlachecki i wynajęcie. Szczury znowu. Okej, dobra, to przede wszystkim zapiszemy sobie rozgrywkę i muszę najpierw zdjąć zbroję. Mogę zidentyfikować sobie za pomocą czaru tą różdżkę. Różdżka pancerza. Mylona często z inną różdżką o tej samej nazwie, różdżka pancerza służy do rzucenia na użytkownika zaklęć ochronnych. Na nieszczęście dla jej twórcy, trolle to wyjątkowo nieustępliwe stworzenia. Czyli właściwości ładunku. Wrzuca tarczę, klasa pancerza plus 4, 2 przeciwko pociskom, niewrażliwość na magiczne pociski, czas działania 15 rund na użytkownika. Duchowy pancerz, klasa pancerza 3. Wymagania inteligencji, ok. Ile on ma ładunku? Też 24 ładunki. O, dobra. Rzucimy teraz przywołanie chowańca. Zobaczmy. Co tam udało się przyzwać, to dobra wiadomość. Jest pseudosmog, ale ładny. Ciekawe, czy mogę z nim porozmawiać? Mogę. Małe stworzonko podobne do smoka łopocze radośnie skrzydełkami. Patrzy na ciebie wielobarwnymi oczami. Życzysz sobie czegoś? Oczekuję na twoją odpowiedź, machając ogonem. O, mogę go schować do plecaka, to bardzo dobrze. Pogłaszcz i pobaw się z nim.
Jak tam, wszystko w porządku? Smok merda ogonem z przyjemności i spogląda na ciebie kolorowymi oczyma. Dopóki ty masz się dobrze, mój panie, mnie też jest dobrze. Zadziwiają mnie wszystkie miejsca, które z tobą odwiedzam, panie. Wszystko jest takie cudowne i kolorowe. Czy cały świat tak wygląda? Na razie byłeś tylko w pomieszczeniu jednym. O, dobra, ale zobaczmy. Nie masz przypadkiem dla mnie jakiejś rady, co? Chowaniec odchyla głowę w tył i obrzuca cię zdziwionym spojrzeniem. Ty mnie chcesz prosić o radę, mój panie? Mały smok chichocze muzykalnie sam do siebie. Powinniśmy pomóc arcydruidowi, panie. On poszukuje tych samych odpowiedzi. Okej. Okay. Ciekawa ta więź ze stworzeniem. Dobra. Mogę go pogłaskać i pobawić się z nim. Smoczek grucha z zachwytu i mruży swoje wielobarwne oczy, gdy gładzisz jego ciepłą, zamszową skórę. Mruczy. Jesteś dla mnie bardzo dobry, mój panie. Dobra, zabawne, zabawne. Chodź do plecaka lepiej. W jego oczach pojawia się radość. Chowaniec wskakuje w twoje objęcia, gotowy, by go schować do plecaka, gdzie będzie mógł spać i skąd od czasu do czasu wychyli swoją głowę. No wygląda to świetnie. Zyskaliśmy dodatkowe punkty życia. Tu jest nasz chowaniec. Mogę go uwolnić w razie czego, gdybym tam potrzebował. Ach, nie można odzyskać. Będzie tutaj już do końca. To inaczej, żeby się tam nie myliło. To będzie na pierwszym slocie. Ja go uwolnię. O. I schowamy. No i teraz jest w porządku. Dobra. Okej. Okay. Czyli spróbujemy. Zobaczę, czy mój misterny plan się powiedzie i czy uda się porozmawiać na tych przyjaciołach, zwiększyć sobie charyzmę. Bo chyba tak to dobrze rozumiem, tak? Może maksymalnie jeszcze mogę to podnieść. Tak. Okej. Okay. Zobaczymy, czy uda się jakieś lepsze ceny uzyskać. Czy to tak nie działa, niestety. Bo tak też może być. Załatwione. Czyli tak. Na przykład za 762. Wielki test. Zobaczymy, czy to tak działa. Ciach. O! I to prawie o stówę. O kurczaki. Czyli misterny plan się powiódł. Wybornie. To teraz w drugą stronę. Czy ja mogłem mu sprzedać dzięki temu drożej przedmioty? Chyba nie. O, jeszcze mogę tutaj sprzedać rzeczy. Dobra, to sprzedamy też. Całkiem przyzwoicie. 1350, kurde. 19 tysięcy. No to jest z czego przebierać teraz. Dobra, zobaczmy, co możemy kupić. A przede wszystkim długi łuk refleksyjny plus 1 kosztuje 2800. No ale naprawdę Lilith robiła robotę, więc myślę, że zasługuje na niego. Co dalej? Zbroja płytowa. To tylko plus 1 ogólnie, więc aż takiej różnicy nie ma. Pogromca wiary plus 2. Odporność na magię plus 5. 5% szansy na rzucenie czaru, rozproszenie magii po trafieniu. W razie czego byłoby dla snagi, ale zobaczę jeszcze, co tu mamy. Gwiazda dawania, co to jest? To jest... Morgenstern. 10% wszystkich trafień rzuca na użytkownika czar leczenie lekkich ran, a także zapewnia mu premię plus 1 do siły na 5 rund. No przyznam szczerze, że to byłoby niezłe. Zwłaszcza jeżeli mamy postać, która wali dwoma brońmi naraz. Tylko kosztuje 15 tysięcy. Boże. No właśnie, jak tutaj. Jejku. No bo taki łuk ogólnie to jest 35 tysięcy. Nie stać nas na coś takiego niestety. Chociaż nie ukrywam, że byłoby fajne. O. Nic innego już nie ma, nie stać. To są cholernie drogie przedmioty. A, no dobra. Ale to chociaż toporków możemy dokupić. Może trochę strzał też na pewno. Dobra, to kupię dla Lilith ten długi łuk refleksyjny. To jest raz. A teraz jeszcze tak. Tych toporów, gdzie one są? Tutaj toporki. Tych toporów sobie kupimy, tak, to jest chyba 8, to jest cały stack. Tak, to kupimy takich może ze 3.
Mimo tego, że to nie majątek, ale... Ale są cholernie ciężkie. Już jest przeciążony, więc... dla Lili trochę jeszcze strzał. Szkoda, że nie ma innych, ale niestety... To będzie też cały stack, zdaje się. Ej, jeszcze raz tyle. Myślę, że starczy. Dobra. Ale hełm zaufanego obrońcy jest dosyć fajny. Tylko, że tutaj... Z tego co widzę, nie może używać krasnolud, elf, półorok, pół elf, czyli no, żadna z postaci, którą mam, nie będzie go w stanie założyć, z tego co widzę. To nie. A tego też nie jestem w stanie używać, bo nie może używać chaotyczny dobry, neutralny dobry, ani praworządny dobry. Oj, oj, oj. A szkoda. No to trudno. No to misterny plan tutaj mi się trochę nie powiódł, że tak powiem. Bo wyglądałoby na to, że jedynie ten długi miecz, znaczy długi łuk refleksyjny kupimy. I to wszystko. Co to jest? To jest wekiera. To teoretycznie mogłaby chyba nosić, tak? To jest maczuga. Co ta wekiera daje? 10% szans, że cel straci 4 punkty szczęścia po trafieniu. 4 punkty szczęścia? Okej. Okay. No dobra, to sobie po prostu przeoszczędzimy. Skoro tak, to zaoszczędzimy trochę pieniędzy. Nie ma co wydawać wszystkiego, zwłaszcza, że są potężne przedmioty. Taki na przykład łuk tutaj. Ten chyba mogłaby założyć, tylko nas nie stać. Dobra. To nie. Zgoda. Tak też jest okej. Okay. Czyli to założymy dla Lilith. Pięknie. Oj, to taki potężny upgrade. Znaczy potężny. W sumie o jeden punkt, ale trafienie się poprawiło też znacznie. O, w ten sposób tutaj możemy dać w sumie do snagi chyba właśnie trochę mu może ponosić. Bo te strzały akurat nic nie ważą. To sobie tutaj wrzucimy jeden taki topór. To będzie ciężkie, podejrzewam. Oj, oj, oj. Dobra, to się wymienimy, Lilith ponosi. To też na sprzedaż będzie. To mogę założyć już. Różdżka. Okej. Okay. A, no i jeszcze te skóry zapytamy, tam wypytamy o te skóry. Zobaczymy, czy... Ach, tu kolejne jeszcze te rzeczy. Olera. Więcej tych. Czyli to wszystko też sprzedamy. Tutaj czy coś jeszcze jest? Zostało? Nie. Okej. Okay. To jeszcze na chwilę musimy zrobione. Wejść. Jakieś rozrobione. Oj. Nie ma sprawy. Słucham. Już się robi. Muszę się tu przesunąć. Ten długi miecz. Okej. Okay. Wszystko. Gotów. Zgoda. Załatwione. To wracamy tutaj jeszcze sprzedać ten klucz w zasadzie i zapytamy o te skóry. To przynajmniej te 2500 wydamy na skórzany pancerz. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż to, co mamy. Bo w sumie mamy tych skór ile? Tutaj jest no 12, a tutaj jest 10, więc teoretycznie dwie takie zbroje moglibyśmy zrobić. Ale podoba mi się, że ta zależność, że udało się zwiększyć sobie tą charyzmę aż na taki poziom, że to zdało egzamin. Skończyła się charyzma, niestety. Ale będę miał to na uwadze. Już się robi. W porządku. Że to zadziałało. Już zapomniałem, jakie tutaj są te zależności w tej rozgrywce. Bardzo ciekawe.
Dobrze, chcielibyśmy zakupić... A nie, nie, czekaj, czekaj, co ja tutaj robię? Mirek wspomniał, że jesteś w stanie coś zrobić z futrem Yeti. Tak, futra Yeti nie należą do materiałów, przy których praca jest lekka i przyjemna, jednak wraz z Conlanem będziemy w stanie zrobić z nich skórzaną zbroję. Tak. Brzmi świetnie, zróbmy to, bo tutaj potrzebujemy przynajmniej 10 futer oraz 2500 sztuk złota. W takim razie zróbmy. Dobrze, udam się do Conlana, by porozmawiać z nim na ten temat stworzenia oraz umagicznienia zbroi. Wróć za 3 dni. O, aha, okej. Czyli to potrwa, no tak. Nie jest to natychmiastowe. Co jest w sumie bardzo fajne. Ale trochę nam komplikuje sytuację, bo jednocześnie... No dobra, no to po prostu będziemy chodzili z tym, z tą resztą tych skór przez jakiś czas jeszcze. Zgoda. Dobra, to się wyleczymy. Oj. Już się robi. Jakie tu mamy zadanie? Tutaj jest ta wiedza o tych metalach. To w takim razie tak, najpierw rzućmy jakieś zaklęcia leczące. O, jedno. Dobra, jeszcze tutaj. I wyleczone, cała drużyna prawie. Świetnie. Dobra. No to teraz jeszcze mogę tak, mogę po pierwsze zmienić już tego tutaj snutchowańca, nie potrzebuję, bo już go przyzwałem. Czyli jeszcze jedną może identyfikację. Tak, na wszelki wypadek. Okej. Okay. Załatwię to. Tu możemy sobie jeszcze sprzedać ten klucz. Zrozumiałem. Klucz to sanktuarium. To też całkiem sporo warte. 5500. No. A ta druga różdżka? Sześć, nie, to nie, ale ta. Gdybyśmy się zdecydowali ją jednak sprzedać, to też. No bo tutaj jeszcze ewentualnie właśnie możemy te przedmioty kupić, ten róg bardów albo lirę. Ta lira jest ciekawa. Dwóch dodatkowych czarów drugiego poziomu oraz jednego dodatkowego trzeciego poziomu. Co prawda trzeciego poziomu jeszcze nie potrafię rzucać, ale... Dobra, na razie sobie zostawimy jeszcze. Nie goni nas aż tak, nie mamy... I tak to nie załatwia żadnej sprawy, w sensie to, że sprzedam to za 5500 nie sprawi, że mogę kupić nagle jakieś tam przedmioty użyteczne. No i dobra, to mamy w takim razie załatwione. Jeszcze raz będziemy musieli odpocząć, żeby uzupełnić te zaklęcia, które zużyliśmy. No i myślę, że warto się wybrać wtedy do tej lokacji, o której mówił. Świątynia zapomnianego Boga. Tam mamy się udać. Przynajmniej arcydruid tak twierdził. To też wskakujemy sobie tutaj do wieczornego cienia. W porządku. Odpoczynek. Jeszcze zobaczę tylko zaklęcia. Czy to bym musiał coś zmienić? Chyba nie. Nie wiem, czego się można tam spodziewać, co prawda. Ale no, czary leczące to czary leczące. Zawsze się tam przydadzą w ten sposób. Tu jeszcze nie mamy. Okej. W porządku. Szlachecki. No i odpoczniemy. Dobra. Okej. Tym samym myślę, że to jest idealny moment na to, aby zakończyć ten odcinek. W następnym przekonamy się, jakież to zagrożenie czeka nas w tej świątyni zapomnianego Boga. Cóż to za z jakimi przeciwnikami się tam zmierzymy, o ile w ogóle. W końcu może być opustoszały, chociaż wątpię, ale obadamy sytuację. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek, za obejrzenie dzisiejszego odcinka i tym samym zapraszam Was do następnego. No i do zobaczenia. Cześć!